Elżbieta II była najdłużej panującą władczynią Wielkiej Brytanii. Żyła blisko 100 lat. Pobiła wszelkie rekordy monarchii i nadała nowy wymiar roli królowej. Gdyby była mężczyzną, jej pozycja z pewnością byłaby łatwiejsza. To było społeczeństwo zdominowane przez mężczyzn. Świat na początku jej panowania nie sprzyjał kobietom. W latach 50. pracująca matka nie mieściła się w normie. Jej pozycja jako królowej utrudniała związki. To musiało być szczególnie trudne. Filip szedł zawsze dwa kroki za nią. Zawsze był tym drugim. Przedkładać obowiązki ponad rodzinę. Elżbieta musiała mierzyć się z tym strasznym konfliktem osobistym. Jej pozycja wymagała wielu poświęceń. Rola matki i władczyni była dla niej trudna. Oto opowieść o tym, jak królowa musiała godzić sprzeczne role władczyni, matki i głowy rodu. Królowa, władczyni i matka. Najdłużej panujący monarcha brytyjski wcale nie miał być królową. Gdy urodziła się w 1926 roku, jej ojciec, książę Yorku, był drugi w kolejności do objęcia tronu. Jej dziadek, król Jerzy V, przewodził Imperium Brytyjskiemu, a władza spoczywała w rękach mężczyzn. W roku urodzenia królowej kobiety praktycznie nie sprawowały władzy. Do parlamentu wybrano ich zaledwie 10. Nie mogły zasiadać w Izbie Lordów ani w londyńskiej giełdzie. Nie pracowały w dyplomacji. Ich niebezpośrednie wpływy wyrażały się dzięki związkom z wysoko postawionymi mężczyznami. Ale formalna władza była poza ich zasięgiem. Kobietą, która dysponowała pewną zakulisową władzą, była księżna Yorku, znana później jako Królowa Matka. Uważam, że Królowa Matka była niedoceniana. Postrzegaliśmy ją jako niepoważną kobietkę. Tymczasem miała żelazny charakter. I myślę, że królowa to dostrzegała. Elżbieta odziedziczyła po matce zdecydowanie. Poznała też, że bycie miłym daje pewną władzę. Silny wpływ na młodą księżniczkę miała także jej guwernantka, Marion Crawford. Stała u boku Elżbiety i jej młodszej siostry Małgorzaty przez kolejne 16 lat. Była Szkotką, podobnie jak matka królowej. Była też bardzo młoda, dopiero co ukończyła szkołę w Edynburgu. Kształcenie domowe dziewcząt z wyższych warstw nie było niczym niezwykłym. Ich edukacja skupiała się raczej na kobiecych umiejętnościach niż na studiach naukowych. Crawley miała jednak inny pogląd na rodzaj wykształcenia młodych dam. Była przekonana, że jej obowiązkiem jest pokazywać księżniczkom świat poza pałacem. Zabierała dziewczęta do muzeów, uczyła ich historii i genealogii, zrozumienia prawdziwego świata. Zaglądały na przykład do metra. To perspektywiczne myślenie doprowadzało do konfliktów z królową matką. Crawley pragnęła, by wykształcenie dziewcząt było bardziej akademickie. Była sfrustrowana, bo matka stale się wtrącała. Zaglądała do klasy, twierdząc, że jest więcej ciekawych zajęć od nauki. Królowa Elżbieta, królowa matka, nie widziała potrzeby edukacji dziewcząt. Prawie nie było ich na wyższych uczelniach. Gdy była młoda, nawet się o tym nie mówiło. Liczyło się dobre wyjście za mąż. Aspiracje rodziców Elżbiety w stosunku do córki były konwencjonalne i ograniczone.
Oczekiwano, że dziewczęta wyjdą za mąż i będą dostatecznie wykształcone w zabawianiu mężów, prowadzeniu konwersacji przy stole, utrzymywaniu wielkiego domu w porządku i kierowaniu rodziną. Któryś historyk opisał brak wykształcenia królowej Elżbiety jako chińskie krępowanie stóp kobiet. To utrudnienie. Elżbieta nie otrzymała wykształcenia odpowiedniego dla władcy, bo nie spodziewano się, że zostanie królową. Wszystko odmienił rok 1936. W styczniu zmarł Jerzy V. Królem został jej wuj Edward VIII. Abdykował jednak po 11 miesiącach, by poślubić amerykańską rozwódkę Wallis Simpson. Nowym królem został więc ojciec Elżbiety. Ta abdykacja odmieniła wszystko. Elżbieta bardzo kochała wuja. Fakt, że abdykował, zrzekł się obowiązków i odpowiedzialności, swojej roli jako władcy, był dla niej szokiem. Jerzy VI był załamany, płakał, gdy zdał sobie sprawę, że musi zostać królem. Młoda Elżbieta i Małgorzata bardzo przeżywały sytuację, w jakiej znaleźli się ich rodzice. Mimo że jej ojciec został królem, wcale nie było pewne, że Elżbieta obejmie po nim sukcesję. Była wprawdzie spadkobierczynią, ale gdyby kolejne dziecko króla Jerzego VI i Elżbiety okazało się chłopcem, to ono odziedziczyłoby koronę. Jej tytuł świadczył o patriarchalnym świecie, w którym żyła. Ale sukcesja oznaczała, że zostanie pozbawiona prawa do zajęcia pierwszego miejsca na tronie. Było to społeczeństwo rządzone i zdominowane przez mężczyzn. Perspektywa, że młoda księżniczka zostanie następczynią po ojcu, dla wielu wydawała się dziwaczna. I chyba także dla jej ojca. Każdy aspekt życia Elżbiety jako przyszłej władczyni największego królestwa na świecie podlegał ocenie. Jej małżeństwo nie było jej prywatną sprawą. Chodziło o utrzymanie ciągłości dynastii. Skoro była nie tylko księżniczką, ale przyszłą królową, kwestia małżeństwa stawała się bardzo istotną. Rodzice Elżbiety rozglądali się za odpowiednim kandydatem z arystokratycznych rodów. Elżbieta miała jednak własne poglądy. W 1939 roku, gdy miała 13 lat, brała udział z rodzicami w paradzie kadetów z Akademii Królewskiej Marynarki w Dartmouth. Oprowadzał ją jej daleki kuzyn, 18-letni książę z Grecji i Danii, Filip. Kochaliśmy się w nim na zabój. Był taki przystojny. Gdy 13-letnia Elżbieta ujrzała po raz pierwszy 18-letniego księcia Filipa, była nim oczarowana. I tak pozostało do końca jej życia. Pojawił się jednak kłopot. Niemiecka matka Filipa. Ukochany brat królowej matki zginął na I wojnie światowej. Prywatnie zaś wyrażała się o Filipie jako o Hunie. Z początku istniał pewien opór, by Filip poślubił Elżbietę. Nie był idealnym materiałem. Nie był bogaty, był za to obcokrajowcem. A dwie jego siostry wyszły za mąż za nazistów. Kilka miesięcy po ich pierwszym spotkaniu wybuchła II wojna światowa. Przyniosła ogromne zmiany w życiu kobiet. Dziewczęta, to ważne. Macie wielką szansę pomóc naszym żołnierzom w pokonaniu wroga. Jeśli macie ponad 17,5 roku, możecie zgłaszać się do oddziałów obrony terytorialnej. Wiele kobiet po raz pierwszy zaczęło pracować poza domem, w fabrykach, na farmach i w wojsku.
Także Elżbieta zgłosiła się w 1942 roku do pracy dla wojska. W czasie II wojny światowej pracowała jako mechanik samochodowy. Zmieniała opony, występowała w kombinezonie, pokazując kobietom, że mogą wykonywać pracę mężczyzn. A przecież miała zostać królową. Nie obawiała się pobrudzić rąk w pracy dla kraju. A to wskazywało, jakiego typu królową zamierza zostać. W 1945 roku Wielka Brytania świętowała zakończenie wojny. Król i królowa pozostawali w bombardowanym Londynie, co zostało dobrze przyjęte przez opinię publiczną. Miłość w czasie wojny między księżniczką Elżbietą i księciem Filipem kwitła, podtrzymywana listami. Latem jednak 1946 roku oświadczył się jej w szkockim zamku Balmoral. Zgodziła się bez wahania. Żadne z nich nie uzgadniało tego z rodzicami. Król Jerzy VI nie mógł jej tego wyperswadować, ale wspólnie z królową matką uznali, by zaręczyny potrwały rok. W tym czasie rodzina przebywała w czteromiesięcznej podróży po Ameryce Południowej. Może myślał, że zmieni zdanie, ale myślę, że królowa była zdecydowana poślubić Filipa i obecność przystojnych oficerów marynarki nie mogła tego odmienić. Po powrocie rodziny zaręczyny ogłoszono oficjalnie. To dowodzi, jak mocną miała wolę. Postanowiła poślubić Filipa i dokonała tego. Godne podziwu. Elżbieta i Filip pobrali się 20 listopada 1947 roku w opactwie westminsterskim. Po roku wydała na świat pierwsze dziecko, księcia Karola, a po następnych 2 latach księżniczkę Annę. Gdy Filip otrzymał w dowództwo swój pierwszy okręt, Elżbieta podążyła za nim na Maltę, pozostawiając dzieci pod opieką niani i babci. To był chyba najszczęśliwszy okres. Normalne życie jako żona oficera marynarki. Cieszyła się z wolności. Prowadziła samochód jak inne żony. Bywała na przyjęciach i zawierała znajomości. W lutym 1952 roku idylla została przerwana. Tu Londyn. Podajemy te informacje z wielkim smutkiem. Dzisiaj o 10.45 król zmarł spokojnie we śnie. Elżbieta została królową w wieku zaledwie 25 lat. Gdy wyszła z samolotu lecącego z Kenii, przywitał ją premier Winston Churchill i gabinet w całości złożony z mężczyzn. Gdy widzimy fotografię młodej królowej witanej przez szereg starszych mężczyzn w czarnych garniturach, można by pomyśleć, mój Boże, jak też ona sobie z nimi poradzi? By w pełni zrozumieć panowanie królowej, należy poznać jej relacje z ojcem i miłość do niego, gdyż to on wpoił jej to poczucie obowiązku. Na Elżbiecie spoczywała nie tylko presja nowego zadania. Musiała także zmienić stosunki ze swoimi najbliższymi, w tym ze swoją matką. Śmierć Jerzego VI była dla obojga wstrząsem. Królowa matka straciła swój królewski status. Jej córka nagle zyskała pozycję dominującą. Koronacja królowej dobitnie ukazała nową równowagę władzy między dwiema kobietami. Królowa znalazła się w trudnej sytuacji. Zależała w pewien sposób od emocjonalnego wsparcia matki, a równocześnie była królową. Równie trudna była sytuacja z jej mężem, który musiał opuścić służbę, by wspomagać żonę. Ich role całkowicie się odwróciły.
To nie była epoka, w której mężczyźni rezygnowali z karier dla żon. On miał dostąpić najwyższych zaszczytów w marynarce bez królewskich koneksji, jedynie z powodu własnych zasług. Pomysł, że książę Filip, mąż królowej, miałby zostać pozbawiony męskich atrybutów, był dla większości obywateli nie do przyjęcia. Jednak to sprawa, która wynikła między nią i jej siostrą Małgorzatą, okazała się testem dla młodej królowej. Lady Anne Glenconner była jedną z druhen królowej, a także towarzyszką zabaw z siostrami w czasach młodości. Znałyśmy się z królową i księżniczką Małgorzatą od dziecka. Królowa miała 8 czy 9 lat. Opiekowała się niegrzeczną księżniczką Małgorzatą. Mówiła jej: Małgorzato, nie rób tego. Ale zawsze przyjaznym tonem i myślę, że bardzo się lubiły. Niedługo przed koronacją księżniczka Małgorzata zwierzyła się siostrze, że pragnęła wyjść za mąż. Peter Townsend był masztalerzem zmarłego króla, bohaterem wojennym i przystojnym mężczyzną. Małgorzata zakochała się w nim. Townsend był już jednak żonaty i to stanowiło kłopot. Zgodnie z ustawą o małżeństwach królewskich z 1772 roku Małgorzata musiała uzyskać zgodę królowej. Elżbieta musiała ciężko to przeżyć, gdy dowiedziała się, że jej ukochana siostra zakochała się w rozwodniku. Było jej tym trudniej, że sprawowała funkcję głowy kościoła anglikańskiego, który mocno potępiał rozwody. Elżbieta stanęła w obliczu przykrego konfliktu osobistego. Pozbawić siostrę przyszłości i szczęścia, czy sprzeciwić się naukom Kościoła. Była przecież głową Kościoła anglikańskiego. Ostatni przypadek, gdy w rodzinie ktoś chciał poślubić rozwiedzioną osobę, doprowadził do abdykacji. Skandal był zbyt świeży. Premier zaś jej rządu, Winston Churchill, był zdecydowanie przeciwny temu związkowi. Królowa była pod silną presją polityków, zdecydowanych zapobiec małżeństwu. Elżbieta pragnęła uniknąć konfrontacji z rządem, zwłaszcza we wczesnym okresie panowania. Grała na czas. Poprosiła siostrę, by ta zaczekała do ukończenia 25 roku, gdy będzie mogła wyjść za mąż bez jej zgody. Była młoda, niedoświadczona i zastraszona przez rząd. Trzy lata później Małgorzata skończyła 25 lat. Elżbieta czekała na podjęcie przez siostrę ostatecznej decyzji. Królowa doznała wielkiej ulgi, gdy Małgorzata, z pewnością pod presją, oznajmiła jej, że rezygnuje z małżeństwa. Romans Małgorzaty okazał się kluczowy. Elżbieta została zmuszona do wyboru między siostrą a dobrem monarchii. Wybrała obowiązek kosztem szczęścia siostry i myślę, że stanowiło to zawsze źródło rozgoryczenia królowej. W 1953 roku królowa wyruszyła na półroczny objazd Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W domu zostawiła dwoje małych dzieci. Królowa wykonywała wiele obowiązków w czasie, gdy matka powinna zostać w domu. Jej rolę jako matki obserwowano szczególnie bacznie. Gdyby była mężczyzną, jej pozycja z pewnością byłaby łatwiejsza. Sęk w tym, że między rolą królowej i akceptowaną rolą płci w latach 50. w Wielkiej Brytanii istnieje sprzeczność. Matka obdarzona wielką władzą nie była wtedy normą społeczną. Macierzyństwo, identyfikowanie się jako matki oraz władza i wizerunek publiczny nie szły w parze. Power status and public image was not at all straightforward.
W zaciszu pałacu książę Filip ze wschodzącej gwiazdy zmieniał się w opiekunkę. Myślę, że od początku królowa zachowała się bardzo mądrze. Wiedziała, że obecnie to ona rządzi, ale pozwalała Filipowi być panem domu. W czasie, gdy królowa pracowała, Filip pełnił obowiązki rodzicielskie. Królowa doświadczała sprzeczności, jak każda pracująca matka. Zachowanie równowagi między rolą matki i królowej nie było łatwe. Nie można być władczynią na pół etatu, tak jak jest to możliwe w pracy. Królowa pracuje w pełnym wymiarze czasu. Mimo całych wymagań monarchii, 8 lat po koronacji królowa urodziła trzecie dziecko, księcia Andrzeja. Mogę zakładać, że Elżbieta lubiła rolę matki. Miała wybór w przeciwieństwie do królowej Wiktorii, która urodziła 9 dzieci, bo lubiła seks, a nie miała środków zapobiegawczych, podczas gdy Elżbieta po wstąpieniu na tron mogła nie decydować się na kolejne dziecko. W 1964 roku do Karola, Anny i Andrzeja dołączył Edward. Królowa zaś stała się wzorem dla pracujących matek. Myślę, że miało to ogromny wpływ społeczny. Ludzie pojęli, że kobieta może być żoną i matką, a równocześnie doskonale wykonywać swój zawód. Posiadanie dzieci nie wyklucza sprawnego panowania. Królowa nie pozwoliła, by jej płeć decydowała o tym, czy jest w stanie wykonywać władzę. Wkrótce dołączyły do niej dwie kobiety, które także nie podporządkowały się konwencji. W latach 60. i 70. w Wielkiej Brytanii doszło do wielkich przemian politycznych i kulturalnych. Kobiety walczyły o równouprawnienie. Po wielkich protestach w całym kraju w 1970 roku ogłoszono ustawę o równych płacach. Królową, początkowo kobietę pionierkę, zaczęto postrzegać jako nienadążającą za zmianami. Nigdy nie zaszeregowałabym królowej jako feministki w czołówce rewolucji. Nie mieściła się w swingujących latach 60. Życie kobiet ulegało zmianom. W 1979 roku szklany sufit roztrzaskał się, szokując społeczeństwo. Margaret Thatcher wybrano jako pierwszą premier w Wielkiej Brytanii. Najważniejsze stanowisko w państwie sprawowały już dwie kobiety. Jej królewska mość poprosiła mnie o sformowanie nowego rządu. Dla kobiety z pokolenia królowej był to kamień milowy. Wielka Brytania ma premiera kobietę. Myślę, że nawet Margaret Thatcher była zaskoczona. W latach 50. sama mówiła, że za jej życia w Wielkiej Brytanii nie będzie kobiety premiera. Margaret Thatcher przeżyła wojnę i była prawie w tym samym wieku jak królowa. Tu jednak podobieństwa się kończyły. Pani Thatcher i królowa bardzo się różniły. Obie zajmowały najważniejsze stanowiska państwowe, ale królowa zawdzięczała swoje urodzeniu, podczas gdy Margaret Thatcher wykształceniu i ciężkiej pracy. Były jak ogień i woda. Krążyły plotki, że królowa i Margaret Thatcher nie dogadywały się osobiście. Myślę, że to nieprawda. Rzeczywiście mogły się nie zgadzać, ale była to raczej kwestia polityki, do której królowa miała zastrzeżenia. Istniały wielkie różnice między polityką królowej i polityką pani Thatcher. Lata 80. znaczyły ogromne niepokoje gospodarcze i społeczne. Postawa pani Thatcher była bardzo szorstka i konfrontacyjna. Podatek pogłówny, strajki górników, te kwestie bardzo dzieliły. Królowa przeciwnie, nie cierpiała konfrontacji. Wyrażała zgodę na pewne posunięcia Thatcher, ale sposoby postępowania jej rządu uważała za obrzydliwe. Naturalne jest więc, że dochodziło do napięć politycznych. W czasie rządów Margaret Thatcher w życiu królowej pojawiła się kolejna kobieta. Monarchią wstrząsnęło do głębi przybycie księżnej Walii, Diany.
Królowa i książę Filip dobiegli wieku średniego, podobnie księżniczka Małgorzata. Aż tu nagle pojawia się ta zachwycająca kobieta. Nagle mamy gwiazdę filmową, pełną blasku, kogoś zupełnie nowego. Diana zaś wyznawała zupełnie inne wartości. Dla królowej bardzo liczył się tradycjonalizm. Powtarzała szablony swojego ojca. Gdy Diana weszła do rodziny królewskiej, stało się jasne, że pragnie zmian wbrew królewskiej tradycji. Jest takie znane zdjęcie, na którym Diana nachyla się i wyciąga ręce do nadbiegających chłopców. W przypadku królowej było to nie do pomyślenia. Królowa miała zupełnie inną relację z dorastającym synem. Książę Walii czasami mówił o wycofanej postawie jego matki, że nie zawsze przychodziła z pomocą, gdy tego potrzebował. Uwielbiał królową. Stawiał ją na piedestale, ale nie była matką z krwi i kości. Nie potrafiła poprawić jego relacji z Dianą. Przypatrywała się tylko krachowi małżeństwa. Czasy Diany były niezwykle trudne dla królowej. Nie należała do tych, którzy mieszają się w małżeństwa swoich dzieci. Była raczej typem matki, która chowała głowę w piasek. Królowa liczyła, że kłopoty w małżeństwie syna rozwiążą się same. Może w sprawie księcia Walii mogła postawić na swoim. Powiedzieć, zrób z tym coś, a jeśli się nie da, zakończ to. Być może to dowód na to, że jej związek z księciem Walii nie był zbyt silny. Ale czy gdyby próbowała postawić na swoim, posłuchałby? Chyba nie. W 1997 roku królowa musiała zmierzyć się z tragedią, która stała się dla niej największym wyzwaniem jako władczyni, głowy rodu i babki. Śmierć Diany wywołała powszechny żal i coraz mocniejsze domaganie się, by królowa opuściła Balmoral, wróciła do stolicy i wypowiedziała słowa pocieszenia dla tłumów. Każdy czekał, kiedy wreszcie przyjedzie do Londynu. Ona jednak musiała zatroszczyć się o chłopców i Karola. Chyba wtedy ludzie zaczęli myśleć, jej nie zależy na nas, chodzi jej tylko o tych dwóch chłopców. Jej decyzja o pozostaniu w Szkocji wydawała się zgubnym błędem. Uważam, że królowa miała absolutną rację. Książęta William i Harry bardzo jej potrzebowali. Nie musiała od razu tam jechać. Pragnęła być przy nich, pocieszyć ich, zanim razem wrócili do Londynu. W końcu jednak królowa uległa i wróciła do Londynu przed uroczystościami pogrzebowymi, by przemówić do narodu. Mówię do was od serca jako wasza królowa i babka. Kryzys udało się załagodzić. To chyba jedyny raz w czasie jej panowania, gdy wybrała rodzinę i za co, jak na ironię, stawiano ją pod pręgierzem. Dni po śmierci Diany ukazały królową jako wrażliwą, starszą kobietę. To dla mnie ważne, jak ją zapamiętam. Jako kobietę. Była matką, babką, królową. Królowa przyznała, że historia Diany wiele ją nauczyła. Śmierć Diany zmieniła sytuację. To była chwila, w której królowa omal nie przestała panować nad sobą. Omal nie straciła wiary w naród i to sprawiło, że cała rodzina królewska zaczęła poważnie myśleć o swojej roli.
a good long think about itself. That was a turning point for her. Był to dla niej punkt zwrotny. Zdała sobie sprawę z zaufania, jakim ją obdarzono i z konieczności zmian, jakich musi dokonać, by uspokoić poddanych. W nowym tysiącleciu królowa musiała już słuchać opinii publicznej. Starała się dostosować i unowocześniać monarchię w duchu XXI wieku. Ilekroć dostrzegała zmianę w nastawieniu nastrojów publicznych, prawie zawsze starała się do nich dostosować. Widziała, że monarchia musi być warta swej ceny, więc przymuszona zgodziła się płacić podatki. Otworzyła dla publiczności swoje rezydencje i ograniczała prawo do tytułu. Chyba najważniejszą rzeczą, jakiej dokonała, było skoncentrowanie monarchii do swojej osoby. Karola i jego dzieci i starania, by ograniczyć liczbę osób królewskiego pochodzenia. Ich zbyt wielka liczba generowała koszty, a gdy wdawali się w kłopoty, mogli zaszkodzić wizerunkowi monarchii. Starała się więc ograniczyć liczbę tak zwanych royalsów. W 2002 roku królowa poniosła dwie wielkie straty. Zmarła jej siostra, księżniczka Małgorzata, a po kilku tygodniach matka. Królowa matka była nieposkromiona. Czerpała z życia do końca. Miała także dobry i zły wpływ na córkę. Niektórzy sądzą, że obecność królowej matki przytłaczała, czy wręcz dominowała królową. Myślę, że śmierć królowej matki miała dla Elżbiety charakter przełomowy. Nigdy nie dorasta się w pełni, gdy żyją rodzice. Myślę, że właśnie wtedy mogła już pozwolić sobie na większą swobodę jako królowa. Po 70 latach życia w cieniu byłej królowej Elżbieta odmieniła się i monarchia stała się mniej formalna. W czasie obchodów 90. urodzin królowa zasiadała na tronie już 64 lata. Pobiła wszelkie rekordy długowieczności królów i królowych. Ustaliła sobie zakres obowiązków – widzieć i być widzianą. Miała znikomą władzę konstytucyjną. Jej głównym zadaniem było się pokazywać. Dlatego kładła tyle kamieni węgielnych i przecinała tyle wstęg. Odmieniona królowa była teraz gotowa pobić wszelkie rekordy swoich słynnych królewskich poprzedników. Niech Bóg strzeże ten statek i wszystkich, którzy nim podróżują. Królowa panowała dłużej niż jakikolwiek brytyjski monarcha. Przysięgam, że moje życie, jakkolwiek długo ma trwać, będzie poświęcone służbie narodowi. Dotrzymała danego słowa i przewodziła narodowi 7 dziesięcioleci. 4 pokolenia rodziny królewskiej w zmieniającym się szybko świecie. Musiała jednak godzić sprzeczne interesy. Należy pamiętać, że królowa była rozdarta wewnętrznie. Była kobietą, matką i babką. A zarazem musiała pełnić obowiązki królowej, by utrzymać monarchię. Myślę, że wywiązywała się z tych obowiązków w doskonały sposób. Posiadała niezwykłą umiejętność godzenia przeciwnych stron. W miarę upływu lat równowaga przesuwała się. Zaczęła przydawać znaczenia przyszłości, poświęcając wnukom czas, którego nie zapewniła dzieciom. To dość powszechne. Rodzice mają lepsze stosunki z wnukami niż z własnymi dziećmi. I tak z pewnością było z królową.
Znajdowała wielką przyjemność w spędzaniu z nimi czasu. W jakimś sensie była także babcią dla swojego narodu. W 2011 roku jej wnuk, książę William, poślubił Kate Middleton. Stanowili przyszłość monarchii i, by trwała nadal, królowa dokonała wielkiej zmiany w akcie dziedziczenia tronu brytyjskiego. Wprowadziła zmianę na terenie całej wspólnoty, oznaczającą, że pierworodne dziecko księcia i księżnej Cambridge, niezależnie od płci, obejmuje prawo do tronu. Świadczy to o tym, że królowa daje przykład. Kobiety i mężczyźni są równi wobec prawa i możliwości dziedziczenia. Widząc nieszczęśliwe małżeństwa własnych dzieci, królowa zdecydowała się ułatwić wnukom płynne przejście do obowiązków królewskich. I gdy w 2018 roku książę Harry poślubił Meghan Markle, po raz kolejny wyciągnęła rękę. Dostrzegła konieczność unowocześniania monarchii, myślenia perspektywicznego, co uosabiali Harry i Meghan. Nie tylko chciała dopilnować szczęśliwego małżeństwa Harry'ego jako babcia, było to także w interesie królowej. Miesiąc po ich ślubie królowa złamała tradycję, zapraszając Meghan, by towarzyszyła jej w podróży do Chester królewskim pociągiem. Zaproszenie Meghan do Chester było ważnym znakiem. Nie przypominam sobie, by królowa zapraszała kogokolwiek z królewskiej rodziny do towarzyszenia jej w nocnej podróży. Był to wspaniałomyślny i intymny gest ze strony królowej, lecz także dobrze przemyślany. Meghan pragnęła zacząć odnosić sukcesy i królowa to szanowała. Przydzieliła jej jedną z najbardziej zaufanych członkiń personelu, Samantę Cohen. Królowa pojęła, że jej rodzina pragnie wsparcia równie mocno jak ona jej. Powiększająca się rodzina przysparzała starej królowej wielkiej radości. Gdy widzimy zdjęcie królowej i księcia Edynburgu w otoczeniu gromadki pięknych wnucząt, trudno się dziwić słowom królowej, że nie czuje się stara. Bardzo wyczekiwała corocznego święta bankowego w sierpniu. Zapraszała do pałacu wszystkie wnuczęta. Jeździły korytarzami na hulajnogach, mazały po ścianach, a królowa to uwielbiała. Chociaż książę Filip czuł się tym zmęczony. W ostatnich jednak latach stosunki w rodzinie uległy pogorszeniu. To były kłopoty, które dotykały nas wszystkich, ale na rodzinę królewską patrzono przez szkło powiększające. Publiczna dyskusja musiała być dla niej szczególnie trudna. Jej odpowiedź na decyzję Harry'ego o rezygnacji z obowiązków królewskich świadczy o jej żelaznej woli i oddaniu się koronie. Mimo iż rozpaczliwie pragnęła załagodzić sytuację, wyznaczyła nieprzekraczalną granicę. Królowa była bezwzględna, bo tak musiało być. Pragnęła dać ukochanemu wnukowi Harrymu i Meghan kolejną szansę. Ale gdy oni postanowili wziąć rozbrat z monarchią, królowa zareagowała zdecydowanie. Dla babci musiało to być szczególnie bolesne. Dla monarchini oznaczało ochronę przyszłości domu Windsorów, która miała pierwszeństwo. Był moją podporą przez lata i ja oraz cała rodzina, a także inne kraje, wiele mu zawdzięczają. Miała stałe i niezachwiane poparcie męża, księcia Filipa.
To dla nas trudne wyzwanie, ale i nauka, że tolerancja jest jednym z najważniejszych składników małżeństwa. Gdy sprawy mają się dobrze, nie jest tak widoczna, lecz kluczowa, gdy zaczynają się kłopoty. Możecie mi wierzyć, że królowa jest ze wszech miar tolerancyjna. To było małżeństwo z miłości. Przetrwali w nim ponad 70 lat, co dowodzi siły uczucia pomiędzy nimi. Nie tylko byli szczęśliwym małżeństwem, tworzyli także udane partnerstwo. Królowa poniosła bolesną stratę, gdy zmarł w kwietniu 2021 roku. Mówiła, jak wielką był dla niej podporą. A przez te lata, dziesięciolecia, szedł jeden krok za nią. To była szczególnie wzruszająca chwila. Siedziała ledwo widoczna pod czarnym kapeluszem i maską, chowając męża. Spoglądając na trumnę ze swego odosobnionego miejsca w świątyni, z pewnością czuła więź ze swoim narodem. Chyba tylko ktoś bez serca mógł jej nie współczuć. Zaledwie 4 dni po pogrzebie królowa Elżbieta powróciła do pełnienia obowiązku. Spodziewano się, że wycofa się na jakiś czas, ale uznała, że jest potrzebna. Praca pozwoliła jej nieco zapomnieć o nieszczęściu. Lordowie, zajmijcie miejsca. Otwarcie posiedzenia parlamentu było znaczącym wydarzeniem. Zwykle stały tam 2 trony, tym razem tylko jeden. Królowa wypełniała obowiązki z wznowioną energią i pełna życia. Zdawała sobie sprawę, że kiedyś umrze, ale musi pracować. Filip też tego by pragnął. Funkcja królowej była dla niej szczególnie ważna. Wykonywała ją w każdych okolicznościach. To robiło wrażenie, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie królową Wiktorię, która po śmierci księcia Alberta wycofała się z życia publicznego na wiele lat. Spróbujmy nożem. Wiem. Jest jakiś dziwny. Jej synowa Kamila była w ostatnich latach życia królowej szczególną podporą. Pozycja Kamili uległa wielkiej zmianie. Gdy cofniemy się do uroczystości 60-lecia małżeństwa, zauważymy, że królowa i Kamila siedzą obok siebie w karocy przejeżdżającej ulicami do pałacu. Było to 15 lat po śmierci księżnej Walii, w czasie, gdy królowa nawet nie wypowiadała imienia Kamili. Teraz świat dowiadywał się, że władczyni Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Brytyjskiej uważa Kamilę za przyszłą królową małżonkę. Niezwykły jest fakt, że królowa objęła tron tylko dlatego, że jej wuj poślubił rozwódkę. Teraz, pod koniec jej panowania, królowej nie przeszkadza, że sukcesja jest w zasięgu 2 rozwodników. Księcia Karola i jego małżonki Kamili. W czasie swojego panowania królowa była źródłem inspiracji dla kobiet jej pokolenia i przyszłych. Być może nie uzmysławiała sobie, jakim była wspaniałym wzorem. Wiele osób mojego wieku dosłownie ją uwielbiało.
Nie powiedziałabym, że była aktywną feministką i tak jej nie postrzegano. Ale z pewnością była świadoma wpływu, jaki silna kobieta lat 50. miała na kobiety na całym świecie. Mój gabinet będzie kontynuował wsparcie dla prac Organizacji Narodów Zjednoczonych. Długoletnie panowanie królowej poświęcone było w całości służbie dla kraju. Królowa żyła w czasie II wojny światowej, w czasie lądowania człowieka na Księżycu i w czasach rewolucji cyfrowej. Miała 90 lat, gdy zamieściła swojego pierwszego tweeta. Dla młodych i starych królowa jest przykładem ciągłości, trwałości i pewności. Przyniosła nam coś więcej, niż można by oczekiwać. Była źródłem zauroczenia świata. I nigdy nas nie zawiodła, pełniąc swoją służbę dla kraju. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Marek Ławacz. Czytał Ireneusz Machnicki.